Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Weiser. Witam was już w końcu po długim oczekiwaniu, pewnie przed odbliska w grze Mountain Blade Warband. Troszeczkę grałem, ale nie za wiele, chyba pokonałem z dwóch lordów co najwyżej od tamtego czasu. Troszeczkę chyba więcej hajsu mam, niewiele więcej, trochę jedzenia kupiłem. I chyba wszystko, ludzie na razie maksymalnej ilości nie mam dalej, bo nie mogę po prostu nie mogę... Gdzie to było? Po prostu nie mogę znaleźć więcej, ale kilku mam do awansowania na wyższe szczeble, tak więc zróbmy to. Nie tak bliska, jak widzicie, jesteśmy w końcu Mountain Blade, już mam ochotę dużą grać tą grę, tak więc oczywiście sobie zagramy. No, czy coś jeszcze? A tak, poza odcinkiem jeszcze podbiłem jeden z zamków nordyckich. Jak wiecie, mamy teraz wojnę z Nordami, tylko na razie z Nordami. I co chwilę wychodzi mi komunikat, że lordowie od mojego królestwa wychodzą i idą do Nordów. To mi się nie podoba. Ogólnie sytuacja tak, jeżeli ktoś nie pamięta, na pewno ktoś nie pamięta, bo bardzo długo odcinki się nie pojawiały. Odszedł od nas jeden lord do Saranidów i zabrał nam Nararem, a więc to jest jedna z minusowych wiadomości. Dżelbegi nie mam, Drevarin nie mam. I chyba czegoś jeszcze, ale teraz nie widzę w tym momencie. Ale za to zdobyłem Tichr. Aha, i ktoś już oblega. Powodzenia, Weiser, powodzenia. Tak, w tym odcinku planuję dwa zamki za to. Przenąć ten zamek i chyba ten. A czemu? Bo mogę. Chociaż nie wiem, czy dam radę, no ale zawsze można popróbować. Dobra, drabinę na mury. I zobaczymy. Zobaczymy, jak to się nam powiedzie. Yeah. No, napisy mnie tutaj uniemożliwiają. Dobra, prowadź żołnierzy do szturmu. Okej, czy nam coś się uda? Oby nam się udało, bo jeszcze jeden zamek chcę właśnie zająć. Ogólnie ludzi mam dość doświadczonych, tak więc myślę, że no nie powinno być aż tak źle. Ale z tym nigdy nie wiadomo. W zamku także poza filmami wziąłem kilku nowych lordów. Przygarnąłem do swojego królestwa. Tak więc też jest fajne. A, i zrobiłem ogólny rozgląd. I uwaga, co zaskakujące, żaden lord mnie nie lubi. Znaczy w moich królestwie. Wszyscy są na mnie jacyś obrażeni, kurczę nienawidzący, niektórzy są mnie, moi lordowie w moim państwie, tak więc naprawdę to mi się nie podoba. Ale cóż, najwyżej wszyscy odejdą z mojego królestwa, zostanę sam i Imperium Terrańskie zostanie zniszczone i wtedy zakończymy serię. Będzie takie złe zakończenie, że... Niegdyś najpotężniejsze królestwo zostało pokonane przez inne. I to będzie fajne skończenie. Dobra panowie, szybko przebijajcie się. O wow, jak oni tu ostro szarżują. O ja pierdziu tam. No dobra, ogniska mogą być pewne. O jak ja mam mało życia, tak? Przecież ja obiegałem Tichr niedawno. Ja się tak wybieram. O, jeszcze spadłem. Wow. Nie powiem, fajnie mam. No ale jako tako nasi się przebijają tam, znaczy przebijają się, wybijają wrogów. No też spora ilość naszych ginie. To też nie jest dobrze. Cydański rycerz zostaje... Kurde, wow. Wow. No to będzie boleć, nie powiem bliska. Jeszcze poza odcinkiem tak, że wezmę sobie... Spróbuję dobić do 208 ludzi, będę latał po wioskach, będę wszystkich rekrutował. Póki jeszcze z innymi państwami nie mam wojny, tylko z Nordami, bo... Wiecie, jak się nie ma wojny z innymi królestwami, to mogę rekrutować spokojnie sobie jednostki, znaczy rekrutów z wiosek. Jak będę miał wojnę, to już będzie nieciekawie. I właśnie mam nadzieję, że na razie nikt mi wojny nie będzie wypowiadał, bo naprawdę w moim państwie jest aktualnie krucho, bo lordowie odchodzą, zamki mi zabierają i ogólnie nie idzie mi najlepiej w walkach przez ostatnie czasy. Ale to jest tym spowodowane, że no troszeczkę... Tej gry nie nagrywałem i już, wiecie, skill został zapomniany, te sprawy i no nie idzie łatwo. Dobra, pomału brniemy do przodu. Pomału. Ale brniemy, to jest ważne. Dobra. Kilka osób również mi się podobało na prywatnej wiadomości, która mi się przypomniało. Jaki mam komputer, jaki mam mikrofon? Jeżeli chcecie to wiedzieć, to macie na moim kanale w zakładce informacje wszystko opisane, jaki mam komputer i mikrofon. Mikrofon to jest Samsung G-Track, gdyby ktoś się pytał. Naprawdę fajny mikrofon. Zresztą słyszycie po jakości dźwięku. Prawda, ja nie odszumiam moich materiałów, bo nie chce mi się.
A szumów i tak aż tak nie słychać, tak więc naprawdę polecam ten mikrofon. Jest fajny. Wow, chyba to przegramy. Nie chcę nic mówić, nie chcę zapraszać, ale chyba to przegramy. Czekajcie, Weiser już tu chodzi i zrobi totalny rozpiździel. Patrzcie, tu je. No dobra, to są nordowy, więc łatwo nie będzie. Oła, ktoś mi w plecy wjechał, Huskar. No, skilla się zapomniało, nie powiem. Wow, jak oni mają fajnie ten zamek zbudowany, ale patrzcie. O, nie się... Kurde, masz szczęście, ziomuś. Oj, no to będzie lipo, bo nie będą mi po plecach siekać. Dobra, jeszcze aż tak z moim skillem nie jest źle chyba. Ma ktoś łuk? Nie ma nikt łuku. No dobra. W każdym razie zdobyliśmy mury. To się liczy, na razie. Oła, 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 oła. Dobra. No, ich ratuje to, że oni mają dużo huskali, ja mam dużo jednostek mieszanych. I to nie jest fajne, na pewno. Jakby była duża różnorodność, ale silnych jednostek u mnie, no to wtedy by było na plus. Ja mam dużo różnorodnych jednostek, ale tych słabszych niestety, bo ostatnio dość mocno cierpiałem. Zwłaszcza przy obrężeniu tych, naprawdę tam ładnie oberwałem, tam było ładne zaplecze. W sumie to nawet mam materiał nagrany z tych, ale nie wiem czy będę go wrzucał, bo tam chyba oblężenie trwa 7 minut i nie ma mojego komentarza głosowego. Więc nie wiem czy to będę rzucał. A może jako bonusowy materiał mógłbym rzucić. Tam są, czy ja tam się dostanę? Kurczę, nie. Tamtędy jedynie, w tamtych schodach, tam wejść. No dobra. Wow, mała grupa nas została. To też dobrze nie oznacza. Ale tu w sumie w tym zamku chyba jest 110 obrońców, prawda? Ja mam 180 ileś tam ludzi. Tak więc powinniśmy to wygrać bezproblemowo. Zresztą no, na razie wygrywamy, na razie. Aż zaraz jakieś wsparcie mi się zrespawnuje na plecach, jak to była często w tej grze. No i mogę oberwać. Dobra, już idę po tamtych. Wiecie dlaczego? Bo więcej doświadczenia dla mnie będzie. Fuck jest. No wiecie, kolejne poziomy, kolejne awanse, no to... To się ceni, to się ceni w tej grze. Dobra, to ja idę tamtych dopaść, co strzelałem jednak z łuków. A z tymi sobie poradzę sprawdzimowo. Zresztą tutaj jest tak niski sufit, że troszeczkę kamera jest niewygodna. I nie jest fajnie. Jeszcze ten hełm jest taki wielki, że mi zasłania troszeczkę obraz. No ale wiecie, za ochronę się płaci, jak to się mówi. Tak więc, coś za coś. Dobra. To idziemy. W takim razie na... Gdzie wyjdzieś? Przecież nikogo nie ma. To zwariowaliście. Idziemy na ten... Co to się... Jak to się nazywało? Nie wiem. Taras? Nie, taras na pewno nie. No jakoś to się nazywało na tych zamkach. To takie. No, naprawdę wybaczcie za to, ale nie pamiętam teraz. No. Oho, drukara się włączyła. No to ludziska, przerywam nagrywanie i zaraz... Do was chyba będę musiał powrócić, chyba że ją wyłączę. Może ją wyłączę, to... Stęka drukarka ludziska! Gin drukarko! Jepie... Gin drukaru. Słyszałem USB, chyba zginęła. Włączyła się! Gin drukin! Zginęła. Chyba, że zaraz żyje niczym kościotrup. Uwaga! Odżyła. Dobra, bliska, ja zaraz do was powracam. Ok, bliska, jestem. Drukarka właśnie... troszeczkę się połamała. No ale... spokojnie. Luzuj się, Weiser. Dobra. No to tak. Mamy troszeczkę więźniów, tak już bierzemy sobie na pewno troszeczkę konnicy. Na pewno tych silniejszych weźmiemy sobie, bo brak mi takiej zawodowej armii, takiej wiecie, lepszej. Piechur, no piechur ujdzie. Sierżanta na pewno wezmę. Jeźdźców. Kurczę, ile moich popadało. Nie, no tu muszę prawie wszystkich wziąć, bo tutaj i tak sporo naszych popadało, nie powiem. Ale... mówi się trudno. Mówi się trudno. Oj, nawet mi to nie zrekompensuje tego, ile miałem na początku. Tak więc biorę sobie także bandytów. Aha. Wszystko.
Wiem, że to morale to troszeczkę psuje, ale... Mówi się już trudno. Bo myślałem, że się już zdesiło. O, miszcze. O, bym się wkurzył. O, kurde. Rolf nie ma Lenna, to więc damy na pewno Rolfowi. Trzymaj Rolf. Nie wiem, czy mnie czasem nie opuścił, nup jeden. Jak tak, to... No wpierdziel. Stosunki trzeba się dzielić. O ja pierdziele, jakie mam stosunki. Negatywne wszędzie. No, mówi się trudno. 35 ludzi dało, spoko. Dobra, idziemy na zamek Kundar. A czemu? Bo musimy. Którym się tu już grę przyspieszał, już zapomniałem bliska tym. Tak. Wow. Dobra. Mam nadzieję, że w tym czasie wróg mi nie wiedział jakiś inny tamten zamek przynajmniej. Już to się oblega. Ja piskam. Dobra, na razie to, spokojnie. Oj, czy nam się uda? To jest dobre pytanie. Daleko na razie nie mamy. Troszeczkę życie mi się zregenerowało, to też dobrze. Oczywiście ja idę najpierw na wieżę. Idę teraz ja pierwszy tym razem, żeby moich dużo nie popadało. Wiecie, oni dobrze nie umieją walczyć, tak jak ja i... troszeczkę będą padać jak muchy. Ja piskam. Szybko. Nie blokować się, panowie. Zablokowanie na drabinie to jest najgorsze, co możecie zrobić, bo z każdej strony będziecie obrywać praktycznie. Ale moglibyście mnie wypychać tak na nich, proszę. Ja piskam, zaraz ginę. Przez moich debili. Dobra, odsuwam się stąd. Dobra, nie odsunę się stąd i zaraz ginę. Fajnie macie, panowie, fajnie macie, że w ogóle umiecie walczyć coś na tych drabinach. Naprawdę pogratulować wam. I wiecie, że zaraz połowa z was zostanie wywalonych z tej armii. Czyli żebyście potem nie zdziwili, nie strali po krzakach. I do mnie strzela kretyn. Dobra, spokojnie wreszcie. Jak nie drukarka, to łom niż żołnierze. No po prostu ludziska. No już zrobiliście te zamki, no nawet głupich nordów nie muszę zrobić. Bez jaja. Muszę zaraz tu oberwę strzałą w hełm i po mnie będzie. No już uzupełnienia muszę. Nie, pogratulować panie, pogratulować. Dobra, szybko wchodź, krytynie rodocki. Oni z tej, aha, bo oni z tej strony mają wsparcie. Dobra, to idę na lewą stronę. Dobra, przepuśćcie mnie teraz. Weiser idzie piekło zrobić. Kuźwa, gin. No co, myślisz, mnie trafisz? Dawaj, cwaniaczku. Twój kolega z tyłu dostał zamiast ciebie. Miałeś szczęście, ale... Kurde, wtapiałem się w te mury, na tych nie zważyłem, wow. To są takie asasyny. Wiecie o co chodzi? Nordowi asasyni. To... Tak może być, no. Czy tam ktoś jest? No, jakieś strzały lecą, ale to z tamtym. Dobra. Ja tych z tyłu pościągam, a moi mający zadanie się zająć frontem. I koniec. Jak sobie rady nie dadzą, to... To zginą. Ale to ja też to zginę. To też nie będzie fajne. Chyba, że ucieknę z pola bitwy. I jak kiedyś. Pamiętacie, ulicka? Kiedyś jakiś zamek nie udało mi się zająć. Musiałem spierdzielać przez las, żeby uciec z tej bitwy. No to było... Nie fajne, król musiał spierdzielać z bitwy, ale przeżył. Aha. To się ceni. Dobra, może to się nie ceniło w średniowieczu, bo to było tchórzostwo. Zamiast odwagi, no ale... No cóż, no. Wiecie, najważniejsze jest to, aby głowa państwa żyła i mogła dalej zarządzać dobrze. No, to jest najważniejsze, myślę. Oni z 10 metrów do mnie strzelają, bo z dalszej odległości by nie trafili. Zresztą tak nie trafiają, tak więc... No, szczyloj. Kurde, te topory ich są zabójcze, naprawdę. Dobrze, że mam dość wytrzymałą tarczę, bo jest z metalu. Jest naprawdę plus. No okej, okay, dostał. I wtopił się w mur. Taki kameleon. No, patrzcie, no... Czy ja go wcześniej nie zauważyłem? Nie wiem. Ale nasi giną. Trzeba ich wesprzeć. I dalej zamku nie zajęli. Wow. No, nie powiem, żebym się z tego powodu cieszył. Ile naszych zginęło? 78 do 58. O kurde. No, jeżeli tak dalej to będzie szło, no to przegramy to.
Czy oni nas głównie z tych murów wytępiają? Czekajcie, tu Weiser idzie, mam pomysł, spokojnie. O no. Nie. Za jakie grzechy. Nie. Przecież oni mi zamek zajmą. Dobra, Liska, ja się zajmę, żegnam i im w pierwsze poza odcinkiem. Cześć. Kujwa. No. Przyjmuję ofertę. Słuchaj, ja nie, czekajcie, idę coś rozwalić. Trzymać się. No i do zobaczenia, już czwarta klawiatura w tym tygodniu. Cześć. Bo ostatnio się wkurzałem też bardzo, bo Might and Magic Duel of Champions w tej grze karcianej. Tak, też przegrałem. No i trzy klawiatury poszły. Teraz będzie czwarta. Czekajcie, powiem wam, jaka to jest firma. To jest firma Tracer. Tracer, a model nie jestem, tak więc klawiatura podświetlana na niebiesko Tracer. Ostatecznie poza odcinkiem zostaje zniszczona. Może wam nagram. Cześć.